Cześć. Cześć. Kto przyszedł? Nikt, tylko Franek! Cześć, Franek. Cześć, Zuziu. Boże, co się stało? Złamałam rękę. Jak? Przewróciłam się na chodniku. Ojeju, Zuziu, to straszne. No straszne. Po co przyszedłeś? Po co przyszedłem? No tak. Czy ja zawsze muszę przychodzić po coś? Franek, ty zawsze przychodzisz po coś. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj przyszedłem porozmawiać. Aha, no to dobrze. To siadaj, porozmawiamy. Dziękuję. Co się stało? Chciałem sobie zrobić śniadanie, ale zobaczyłem, że mam pustą lodówkę. Mogłeś pójść i coś kupić. A za co? No, to straszne. Straszne. I co teraz będzie? Nie wiem. My też nie wiemy. Cześć. Jestem z powrotem. Nareszcie. Chwileczkę. Właśnie opowiadałem dziewczynom, jak jestem głodny. Nieważne. Słuchajcie, co się stało. Jacek zadzwonił do mnie na komórkę i powiedział, że mam dzisiaj wystąpić za niego w telewizji. Co? Co? Pan Jabłoniec, jego szef, zadzwonił do niego i powiedział, że załatwił dzisiaj kilka minut w programie na żywo u Igora Walecznego. Jaki to ma tytuł? Dzisiaj w Warszawie. No właśnie, w tym. Jacek ma reklamować restaurację u Jabłońca i ugotować coś na oczach publiczności. Ale go nie ma. No właśnie o to chodzi. Nie może wrócić z Krakowa, bo zawali ten swój kurs dokształcający dla szefów kuchni. Dlatego powiedział panu Jabłońcowi, że ja wystąpię za niego. Jak to ty? No tak, ja. Powiedział mu, że jestem świetnym biznesmenem i że wszystko potrafię. No i on się zgodził. No, podobno jest cały przerażony, ale się zgodził. Ty umiesz gotować? Na tyle, żeby zrobić jedną potrawę pod dyktando, to umiem. Zresztą Jacek powiedział mi, co mam robić i co mam mówić. Co to ma być? Specjalność Jacka, łosoś w galarecie. Chcesz ugotować rybę? No tak mi Jacek kazał. A wszyscy wyłączą telewizory, zanim zdążysz ją włożyć do wody. Ludzie chcieliby zobaczyć coś ekstra. Co na przykład? Na przykład, gdybyś miał jakiegoś ciekawego asystenta, który urozmaiciłby jakoś ten program, to byłoby co innego. Asystenta mówisz? Niezły pomysł. Potrzebny ci jest ktoś, kto ma wdzięk, ciekawą osobowość i jest do tego seksowny. Masz rację. Powinienem mieć asystenta. To dobrze. Jak mam się ubrać? Nie ciebie. Krysia i Zuzia będą moimi asystentkami. A co ty? Ja z tą ręką. Ale jakie to ma znaczenie? No wiesz, widzę, że chcesz koniecznie wystąpić jak amator. Proszę bardzo, twoja sprawa. Ale o co ci chodzi? Chodzi mu o 10 złotych. Masz. Kup sobie coś do zjedzenia, może ci się humor poprawi. Już mi się poprawił. Dzięki. A mogę u was coś zjeść? To co? Wystąpicie ze mną? Jasne. Co mamy robić? Po kolei. Ja zacznę, przywitam się z publicznością i wtedy was poproszę. Schowajcie się w sypialni, przećwiczymy to. Dobrze. A teraz proszę państwa, przedstawię państwu moje dwie urocze asystentki. Przed państwem Krysia Drewnowska! I moja druga urocza asystentka, Zuzia Śnieżanka! Co to jest? Nie podoba ci się? No powiedz jej, o co mi chodzi. Krysi chodzi o to, że ponieważ weszłaś tak seksownie, to Krysia wypadła przy tobie bardzo blado i nieciekawie. Aha, no wiesz. Możemy zrobić tak, jak ja będę przygotowywał tego łososia,
To ty w tym czasie możesz opowiedzieć ludziom jakiś dowcip. A co ja mam robić, kiedy ona będzie ludziom opowiadać dowcipy? Ty w tym czasie możesz siekać pietruszkę. No wiesz! No dobra, nie denerwuj się. Jak ty chcesz opowiadać dowcipy, to proszę opowiadaj. Ja chcę opowiadać. No to może opowiadajcie razem. Ja chcę sama opowiadać. Ja też chcę sama opowiadać. Uspokójcie się. Jak będziecie się zachowywać jak dwie primadonny, to zadzwonię po kogoś innego. Co narobiłaś? Cieszę się, że cię zastałem. Słuchaj, chcesz wystąpić dzisiaj ze mną w telewizji? Dlaczego? No, bo jesteś bardzo sexy. Wystąpisz? No to cudownie. Poczekaj. Poczekaj chwilę. Przepraszamy, będziemy robiły wszystko, co zechcesz. Nie będziesz miał z nami żadnych kłopotów. Przyrzekacie? Przyrzekamy! Panie Romku, przepraszam pana, ale wystąpię jednak z dziewczynami. Panie Romku! Pomóżcie mi przesunąć meble. No. Musimy zrobić porządną próbę! Franek! Możesz tu przyjść? Potrzebna jest nam publiczność! Już idę! Musimy mieć więcej miejsca. Co mam robić? Siadaj. Zapisałem sobie wszystko, co mi Jacek powiedział. Dzień dobry. Nazywam się Jacek Przypadek i jestem szefem kuchni w restauracji u Jabłońca. Przyrządzę dzisiaj dla państwa łososia w galarecie. Wybrałem to danie, ponieważ... Chwileczkę. Chcesz to czytać z kartki? No muszę, przecież się na tym nie znam. Nikt nie wie, czy się znasz, czy nie. Publiczność tego nie lubi. Po co ci ta kartka? Powiedz to samo z głowy. Dzień dobry. Nazywam się Jacek... Nie patrz na mnie. Mów do kamery. Dobra. Dzień dobry. Nazywam się Jacek... Pamiętaj, że masz nad głową mikrofon. Dzień dobry, nazywam się Jacek... Nie patrz na niego, patrz do przodu! Dzień dobry, nazywam się Jacek... Nie bądź taki sztywny, no! Rozluźnij się! Dzień dobry, nazywam się... Jacek Przypadek. Wiem! Nazywam się Jacek Przypadek i jestem szefem kuchni w restauracji u Jabłońca. Przyrządzę dzisiaj dla państwa... Łososia w galarecie. No właśnie! Myśląc o łososiu, kojarzy mi się on... Zapomniałem, co mi Jacek powiedział, z czym mi się kojarzy. Nie, ja muszę mieć moją kartę. Czekaj. Zrób inaczej. Napisz wszystko, co ci Jacek powiedział na małych karteczkach, które umieścisz w różnych miejscach. Jeżeli zapomnisz, co masz mówić, to przeczytasz z karteczki, której nikt nie zauważy. Mam sobie zrobić ściągawki? No właśnie. Świetny pomysł, jak na to wpadłeś? A jak ja według ciebie skończyłem średnią szkołę? Niech ta ściągawka będzie tutaj. O. Masz rację. Krysiu. Tak? Kiedy zacznę mówić, jak przyrządzam łososia w restauracji u Jabłońca, wtedy ty podasz mi pietruszkę. I jak przyrządzasz łososia w restauracji? Mhm. Rozumiem. Nie bój się. Nikt nie zauważy. No, chyba to już wszystko. Jeszcze nie, została mi jeszcze jedna ściąga z tym, co mam powiedzieć na początku. Może dam ją tu, co? Może włóż ją do czapki. Do czapki mówisz? No. Może tak. Dzień dobry, nazywam się Jacek Przypadek. I dzisiaj przygotuję dla państwa łososia w galarecie. Zuziu, dobry pomysł. O, pan Jabłoniec! Chłopcy, co wy ze mną wyprawiacie, no? Niech się pan nie martwi, mój brat powiedział mi, co mam robić. A to co? To mój chwyt reklamowy. Aha. Jestem świetnie przygotowany. Niech się pan nie martwi, wszystko się uda. Tak, dlaczego ja się na to zgodziłem? No przecież to czyste szaleństwo. No chyba tylko dlatego, że Jacek powiedział mi, że pan jest świetny przed kamerą. A to dzisiaj najważniejsze, no. Powodzenia, chłopcze, powodzenia! Może ma pan jakieś uwagi? A jasne, że mam. Jasne. Jeżeli panu dzisiaj źle pójdzie, to marny będzie los pańskiego brata. No. Pamięta pan, jak się nazywa moja restauracja? To oczywiście, no. Nazywa się... U Jabłońca.
Aha, a dlaczego pan tak cicho mówi? Co, wstydzi się pan, czy co? Nie, 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 skąd? No, 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 to chcę to usłyszeć, no dalej. No, nazywa się Ujabłońca! Ujabłońca! Brawo, brawo, chłopcze! Trzymam kciuki. Chodzi pana wizję za 15 minut, teraz proszę do garderoby. Muszą pana ucharakteryzować, tak? Dobra. Jesteś bardzo zdenerwowany? Nie, nie, wszystko jest gotowe, dlaczego miałbym się denerwować? No, to chodźmy na ten make-up. Zaraz, zaraz, zaraz. Coś tu się nie zgadza na tym stole. Przecież miało być inaczej, nie? Co ta cukierniczka tu robi? To wszystko powinno stać na tamtym stole. A z tamtego wyrzuć tę zwiędłą pietruszkę i przynieść nową. No szybko! Musimy to wszystko zmienić, ludzie. Pięć, cztery, trzy, co jest? Dwa, jeden, start! Witam państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasz codzienny program dzisiaj w Warszawie. Nazywam się Igor Waleczny i chciałbym państwu powiedzieć, że ten świat byłby lepszym światem, gdyby każdy z nas wyciągnął rękę do drugiego człowieka i spróbował go dotknąć. Pod warunkiem, że nie zrobi tego w windzie. A naszym dzisiejszym gościem jest siedzący koło mnie mój serdeczny przyjaciel, pan Edward Jabłonka, właściciel restauracji U Jabłonki. U Jabłońca. 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 Właśnie. Tak. Edward. Tak. Co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces w biznesie restauratorskim? Dobrze. Po pierwsze, trzeba być mną. Dobry żart. Tak. Ale poważnie. Poważnie. Poważnie trzeba mieć dobrego szefa kuchni, takiego, jakiego ja mam. Uważam, że to najlepszy szef kuchni młodego pokolenia w Warszawie. No, nie chcę się chwalić, ale sam odkryłem tego młodego człowieka. Sam go wytrenowałem. Nazywa się Jacek Przypadek. No to na co czekamy? Poznajmy tego młodego człowieka przed państwem chluba polskiej kuchni, najlepszy z najlepszych, pan Jacek Przypadek. Dzień dobry. Nazywam się Jacek Przypadek. Prawda, od czego mam głowę. Nazywam się Jacek Przypadek i przygotuję dzisiaj dla państwa łososia w galarecie. Ale zanim zacznę, chciałbym państwu przedstawić moje dwie urocze asystentki. Krysię Drewnowską i Zuzię Śnieżanę. Zuzia pracuje w izbie przyjęć w klinice. Pomyślałem, że może mi się przydać, gdybym miał przy pracy jakiś wypadek. Prawda, jaki ma piękny uśmiech. A Krysia... O, Krysia jest tutaj. Bardzo trudno jest znaleźć asystentkę, która... może być podana jako danie główne albo jako zimna przystawka. Oczywiście Jacek miał na myśli rybę w galarecie, a nie nas. Kogo? Łososia. Mówiłeś o łososiu. A tak, rzeczywiście. Czy istnieje coś bardziej doskonałego niż łosoś? Chyba nie. Jego delikatne różowe mięso rozpłynie się w waszych ustach pod warunkiem, że będzie się dusić przez 2 godziny na małym ogniu. Teraz. Panie Jacku, a czy nie byłoby lepiej dusić go na dużym ogniu? Byłoby szybciej, pani Krysiu, ale poprzez gotowanie na małym ogniu łosoś będzie made in Taiwan. Panie Jacku, to może powie nam pan teraz, czy w restauracji U Jabłońca przyrządzał pan tego łososia w jakiś szczególny sposób?
Cieszę się, że zadała mi pani to pytanie, pani Krysiu. Zapytała mnie pani, czy w restauracji u Jabłońca przyrządzam łososia w szczególny sposób. Tak, tak, przyrządza się. Tak, przyrządza! Tak! To może powie nam pan teraz, jak go pan przyrządza? Jak pan robi galaretę? Jak robię galaretę? Tak, galaretę. Galaretę. Potrzebne są trzy podstawowe składniki. Rosół wołowy. Żelatyna. I koniak. No niech chyba coś zrobi. Co mam zrobić? No nie wiem, cokolwiek. No niech pan puści reklamę czy coś, no. Co pan? Przecież to jest świetne. Panie Jacku, a jakie są proporcje? Czego? No, tych składników. Proporcje są następujące. Należy wymieszać na małym ogniu dwie szklanki rosołu z jedną łyżką żelatyny. Z jedną łyżką żelatyny poczekać, aż żelatyna się spuści i dodać łyżkę koniaku. Zrobiona w ten sposób galareta jest najlepsza. Radzę państwu wypróbować mój przepis. Genialnie, genialnie, panie Jacku. Niestety nasz czas już minął. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Bardzo bym chciał, żeby pan dokończył, ale obawiam się, że nasza scenografia nie wytrzyma pańskiego przepisu na łososia. Poproszę o reklamę, zobaczymy się za chwilę. Zostańcie państwo z nami. Szanowni państwo, koniec nagrania. I co pan narobił? Co pan najlepszego narobił? To już koniec, to koniec, słyszy pan, to koniec. A jeżeli chodzi o pańskiego brata, to... Wyrzuci go pan z pracy? Zgadł pan. I to jest jedyna rzecz, która się panu dzisiaj udała. Adam, przestań się martwić. Stało się, Jacek stracił pracę, no trudno. Nie, on jest do tego przyzwyczajony. Zrobiłem z niego takiego głupka, że nie przyjmą go do żadnej innej pracy. Co ty mówisz? Założę się, że nikt tego nie widział. No jasne, kto by oglądał jakiś lokalny program? Adam? Co ty jeszcze robisz w Warszawie? Bo co? Widzę, że jesteś jeszcze bardziej odważny niż ja. Ja po takim występie w telewizji już dawno ukryłbym się w Puszczy Białowieskiej. Co ty gadasz? Nikt go nie widział w tym programie. Żartujesz. Wszyscy znajomi Jacka w Muszelce go oglądali. Skąd wiedzieli o tym programie? Powiedziałem im. No świetnie. I co mówili? Nic. Bo się cały czas śmiali. To jeszcze nie wszystko. To już wszystko? Bardzo mi się podobał twój uśmiech, Zuziu. Która z was mówiła, że nikt nie oglądał tego programu? Nie, wielkie rzeczy, no. Zobaczyło go tylko kilku nieudaczników z Muszelki. I co z tego? Tak, słucham. Mama? Cześć, co słychać w Płocku? Mamo, mogłabyś przestać się śmiać? Nikt nie ogląda lokalnych programów, tak? Mamo, możesz zadzwonić, kiedy przestaniesz się śmiać? Tak. Do widzenia państwu. Tak. Polecamy się na przyszłość. Tak, halo, no niestety nie mogę przyjąć pańskiej rezerwacji. No, nie mamy wolnych stolików do końca tygodnia. Tak. No tak, okazało się, że bardzo dużo ludzi oglądało ten program. Mhm. No i bardzo im się podobał mój szef kuchni. Tak, tak. Do widzenia. Panie Przypadek, co pan tu robi? Przyszedłem po rzeczy brata.
Nieźle pan dzisiaj narozrabiał. Wie pan o tym, co? Wiem. No, moment, moment. Wie pan, każdy może się pomylić. No, nawet ja. No, wydaje mi się, że nawet w tej chwili robię wielki błąd. Jaki? No, chcę, żeby pan powiedział swojemu bratu, że może wrócić do pracy. Naprawdę? Ale pod jednym warunkiem, że zgodzi się na obniżkę pensji o 200 zł. Tylko 200? No. Nie ma sprawy, dziękuję. Pan jest nadzwyczajnym człowiekiem. No, mam już takie miękkie serce. O, przepraszam bardzo. Tak? Restauracja u Jabłońca, słucham. Niech pan tam nie wchodzi! To on! Brawo! Panie przypadek, widziałem pana dzisiaj w telewizji, był pan nadzwyczajny. Naprawdę? Ja pana też widziałam. Przyjechałam specjalnie z Gubicza. Miałam nadzieję, że pana zobaczę, był pan taki śmieszny. Dziękuję pani. O Boże! Przepraszam państwa na chwilę. Właśnie, zapomniałem panu powiedzieć, że parę osób oglądało ten program. Tak. Panie Edwardzie, tak. Rozmawialiśmy przed chwilą o podwyżce dla mojego brata. Chodziło o 200 zł. Tak. Nie, ja nic nie mówiłem o podwyżce. Och, to będę musiał do niego zadzwonić i powiedzieć mu, że pan się nie zgadza. Ojej, co się ze mną dzieje? Oczywiście, że mówiłem o podwyżce. No, powiedziałem, że pan Jacek dostanie 200 zł podwyżki. Mówił pan jeszcze, że mój brat będzie miał co drugi weekend wolny. Nie. To jest wykluczone. Nie chce pan... Żebym tu pracował! Ale proszę państwa, naturalnie, że chcę, tak. Dlatego daję panu co drugi weekend wolny. Za to policzymy się później. Dziękuję pan. Do widzenia, do zobaczenia. Pa! 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 Żegnam, kocham was, pa! Halo, Jacek? Cześć, to ja. No, wszystko w porządku. Możesz wracać spokojnie do pracy. Tak, naprawdę. Od czego masz w końcu brata biznesmena? Załatwiłem ci podwyżkę i co drugi weekend wolny. Naprawdę? Chcesz porozmawiać z panem Jabłońcem? On ci sam to powie. Dobrze, to ci go daję. Panie Edwardzie? Tak? Jacek chce z panem porozmawiać. Ja. Aha, halo? Pan Jacek, tak? Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście, tak. Mhm.